Dzień dobry, środa 13 sierpnia, witamy się z Wami, u nas piękne, błękitne niebo, ciepło, przyjemnie, chociaż powiem Wam, że rano na termometrze w słońcu 44 stopnie mieliśmy w sypialni, kosmos po prostu. Nie wiem ile stopni jest na balkonie, w aplikacji pokazuje 26, więc myślę, że podobnie będzie też na balkonie, ale zanim rozpoczniemy ten dzień, zanim wszystko, to zrobimy sobie poranny challenge, łapka w górę i zostawcie też łapkę w górę pod tym filmem. Myślę, że najbliższy cały tydzień do końca będzie tak pięknie, bo takie są prognozy. W tle, jak słyszycie, inhalacja George'a trochę buczy, no ale tak to już jest. George już po pierwszej, że tak powiem, dawce leku do oka, a na balkonie, o dziwo, 24 stopnie. Więc te 44, no to w pełnym słońcu, także bardzo ciepło, a na balkonie, tak jak mówiłem, bardzo przyjemnie. Dobra, my teraz, słuchajcie, tak, George'owi kończymy inhalację, ja już powoli to wyłączę. O. Tak, gotowe. Teraz jeszcze kropelki do oczu, no i króliczek idzie do klatki, Rubcio też, a my jedziemy, między innymi ja się jedzie do fryzjera, ale zanim to, to słuchajcie, jeszcze będzie śniadanie szybkie, także widzimy się na śniadaniu, a ja zajmuję się teraz George'em. Wam życzę miłego oglądania, miłego dnia. Dzień dobry. Witamy się z Wami z auta. Szybka teleportacja, słuchajcie, już nie nagrywałem nawet szybkiego śniadania, bo ono było tak szybkie, że było, że tak powiem, w ruchu. Ja wiem, że nie powinno tak śniadanie wyglądać, ale no czas goni, nie? Coś za coś. Tak to jest, jak człowiek sobie lubi poleżeć jeszcze potem. No to trzeba mieć zapas, no to no właśnie. A ja, słuchajcie, jestem typem pretensje człowieka... Pretensje do siebie. O nie, ja nie mam pretensji. Ja jestem, słuchajcie, typem człowieka, że dla mnie priorytetem jest jak najdłużej sobie pospać, a reszta na tempie, nie? Szybko zrobione. Mm-hmm. Ja tak naprawdę, bo wiem, że są na przykład osoby, co na przykład potrafią stać 2 godziny wcześniej, żeby mieć zapas na powoli sobie wszystko, wiecie, kawka, herbatka, tam śniadanko, jak panie to makijaż czy włosy i wiecie, na spokojnie zrobić. Ja to nie, ja to szybko na wariata. Jak pamiętam, jak chodziłem, słuchajcie, do szkoły jeszcze, ale jako uczeń, to ja miałem do szkoły, no kawałek się szło, 0,5 godziny mi to zajmowało, a ja wstawałem tak 15:20 po 7, jak miałem na 8. W 10 minut się musiałem ogarnąć, ubrać, wszystko zrobić. Jeszcze pamiętam, wtedy była fryzura modna na tak zwane firanki, to trzeba było firanki poprawić, czyli nałożyć sobie żel. Firanki, tak, wy mnie nawet nie kojarzycie w takiej fryzurze. Może jakieś znajdę zdjęcie, to wam pokażę. Czyli kiedyś potrafiłeś, tak, wstać? Nie, bo wstawałem 20 po 7. I się spóźniałeś? Nie, zawsze w biegu, ale zdążyłem. No i kiedyś się spóźniłem, nie? Pamiętam, że ja jeszcze byłem dziennikowym wtedy, to wszyscy, co się spóźnili przede mną, to mieli normalną godzinę. Bo ja zawsze tak dziennik potrafiłem niekiedy przynieść 15 po 8, nie? Był taki jeden nauczyciel, zawsze mówił, pan profesor idzie na mnie. No, słuchajcie, no życie jest tak krótkie, że nie ma się co spieszyć. No to ja właśnie za numer jeden. Jestem zupełnie innym typem charakterem. Człowieka. Właśnie przeciwieństwa się przyciągają, u nas się to sprawdziło. No tak, no. Biegun północny z południowym. Nie, to ja wolę mieć zapas. Ja jak już wiem, że gdzieś mam właśnie jakieś wizyty, jakieś wyjście, jakiś time, czas na spotkanie, no to ja muszę wcześniej wstać odpowiednio. Ja już myślę, ja już potem też, wiecie, kombinuję z zegarkiem, o której, a na którą nie lubię, jakbym się tak, wiecie, obudziła za późno, zaspała. Nie, no to mnie to też stresuje wtedy, no bo wiadomo, że to nie jest tak, że wiecie, totalnie wywalone, ale no nie na zasadzie, że świat się skończył, nie? Świat dalej trwa, życie jest, słuchajcie. No. Także ja mam inaczej. Zresztą, słuchajcie, ja wam powiem jedną rzecz i tu się poniekąd, może to będzie takie sprzeczne z tym, co zawsze wyznaję, ale ja się zaczynam zmieniać. Może ze względu na wiek, a może ze względu na to, że obserwuję świat, obserwuję ludzi. I ja wam powiem, że jest coraz to więcej ludzi, co ma wyrąbane na wszystko. I kiedyś te osoby mnie denerwowały. To mówię wprost. Ale wczoraj był taki przykład, jak byliśmy to auto wyrejestrować. Nie? Była, słuchajcie, młoda, znaczy kobieta, no kobieta, bo nie, może dziewczyna, kurde, nie wiem, 19, 20 lat mogła mieć, to, no kobieta. I wiecie, miała... Zarejestrowała się przez internet, ale miała wbić kod do tej maszynki, co wydaje bileciki. A ona sobie przyszła, usiadła, no i pani się pyta, czy jest ktoś jeszcze z rejestracji internetowej. No i ona wstaje, że ona. Na co i ta pani, która jest tam pracuje, mówi,
A wbiła pani kod? Nie, ja nie umiem. Aha, to zapraszam. Czyli słuchajcie, można tak zrobić. Powiedzieć nie umiem i ja wam powiem, że to się nawet sprawdzało, jak pracowałem w szkole. Byli nauczyciele, o widzicie, też taki jeden wyjechał, nie, bo on nie umie zakręcać. Byli słuchajcie nauczyciele, którzy zawsze mówili, że ja nie umiem. Ja tego nie umiem. Oni zawsze mieli spokój. Nie musieli nic zrobić. A ci, co umieli, to zawsze zapylali za dwóch. I ja też wyznaję teraz to... Ja nie umiem. Ja nie umiem. Mhm. I niech się martwią inni. Ja no, nie umiem, ja nie chcę. Ale pewne rzeczy my nie. musimy umieć, nic bo nie ktoś muszę. Za nas czegoś tam nie zrobi. Nie no, oficjalnie, ale wiesz, to ale... oficjalnie ja nie umiem, a jak trzeba, to zrobisz. O to mi chodzi. Do urzędu. Ja nie umiem. Nie wiem, nie umiem. Nie znam się. I to jest słuchajcie, najlepsze podejście do życia, bez stresu. I też jest taka osoba obsłużona, ba, taka osoba jest nawet niekiedy lepiej obsłużona niż ta, co umie. Uwierzcie mi. No ale Marek, wiesz co, człowiek ma prawo nie wiedzieć czegoś, nie umieć czegoś. I ten bić urzędnik, 6 cyfr do maszynki. Może nie doczytała kobicina. No ale ta pani nie, bo ta pani no, powiedziała, to proszę iść i wbić. Ja nie umiał. Ach, na tym stacjonarnie. No, ja nie umiał. No i tyle, nie? Ja słuchajcie też, ja się będę stresował. Ile jeszcze człowiekowi zostało tego życia? No połowa jest za nami, to dobra połowa. Nie czarujmy się. Nie znasz dnia ani godziny. No, ale tak teoretyzując, nie? I słuchajcie, ja się mam stresować. Ja nie umiem i tyle w temacie. Nie pasuje komuś, to nie pasuje. Świat się dalej kulą. No zawsze będzie. Bez względu na to, czy ty umiesz, czy nie. Ja już, słuchajcie, ja uważam, że swoje się naumiałem i pamiętam, słuchajcie, wiele razy w szkole Marek zawsze umiał wszystko zrobić. Jak nawet czegoś nie umiał, to doczytał, dorobił, zrobił i było wszystko super. A byli tacy, co oni nie umieli i sobie do dzisiaj, słuchajcie, nie umieją i też jest dobrze i są super, nie? To po co się wystresować? Słuchajcie, ja pamiętam, jak myśmy z Marzenką przygotowali różne tamte akademie, nie akademie, to myśmy po nocach, słuchajcie, do drugiej, trzeciej w nocy robili jakieś pierdoły, zaproszenia, jakieś płyty, jakieś nagrania. Jeszcze szybki telefon, który nas rozłączył. Także, słuchajcie, kończąc temat, warto przemyśleć w życiu, czy umiecie, czy nie umiecie, znaczy, czy pokazywać ludziom, że potraficie coś zrobić, czy lepiej tego nie pokazywać, zachować to do siebie i zrobić wtedy, jak trzeba, a ogólnie powiedzieć, że się nie umie. O, tyle w temacie. Takie jest moje zdanie. Pewnie będą sprzeczne głosy, ale to wiecie, kto najbardziej będzie się rzucał? Ci, co lubią korzystać z tych, co umią. No bo wiecie, jak... umieją. Dobra, umią. Bo słuchajcie, ci, co nie chcą umieć, no to szukają tych, co umią. No ale tak jest, no bo ktoś to musi zrobić. Marek, ty nie umiesz. Bo to jest, słuchajcie, prawda, nie? No ktoś to musi zrobić zawsze, co by to nie było, nie? No więc warto szukać takich, co potrafią zrobić i wtedy no, można powiedzieć, że nie umiesz. A, to jest już wyzysk. No ale tak to działa w świecie. Myśmy to przerobili. Ja to przerobiłem, słuchajcie, zawodowo. I mówisz nie. Znaczy ja do tych ludzi nic nie mam, bo żeby ktoś mnie nie zrozumiał, że ja mam tych ludzi pretensje. Oni byli cwani, tylko że oni się zorientowali dużo wcześniej niż ja. Bo ja po 46 latach, a oni widocznie w dużo młodszym wieku, no bo ile to już lat temu było wszystko. No. Także my słuchajcie, jedziemy, startujemy z tym dniem, a dzisiaj w ogóle 13 Marzenko, ale wtorek. No i dzień jak co dzień. No ale wiesz co jest 13, nie? Nie. Taka piosenka była. Nie wierzę, nie jestem przesądna. Ja też nie wierzę, no ale jest 13. Mógłby jakby nie być nawet piątek. I czarny kot na ulicy, albo dwa. Czarny, bardzo lubię czarny kolor. My to mamy czarnego kulika, więc on niekiedy nam przylatuje pod nogami i jest też dobrze. Ale ja ogólnie nie jestem przesądna, także takie rzeczy do mnie nie... Ja wiem, to jest w świadomości, bo to społecznie znowu jest powtarzalne, a dzisiaj mamy piątek 13, nawet w radio nas to potem dudnią potem. No i wiecie, tamtego... Ale wiecie, to jest temat, nie? Po prostu jak każdy inny. No, żeby właśnie było coś do... Coś innego do powiedzenia. Dobra, jedziemy i widzimy się później. Jesteśmy już na miejscu, dziewczyny poszły do fryzjera, bo trochę czasu zostało, ale już wiecie, na oparach. A ja zabieram swój mandżur teraz, biorę różne graty i idę do
domu. Tam słuchajcie, plan jest taki, że dzisiaj montuję, smakujemy między innymi, ponieważ no przerwa już dosyć długa, bądź tam kosie to zamku. Przerwa była dosyć długa, także warto wrócić do rzeczywistości, do normalności. Także ja będę montował. Jeszcze muszę zrobić miniaturkę do daily vloga, którego widzieliście wczoraj. No i pranie muszę przynieść z tego strychu, bo już tam leży na tym strychu ponad miesiąc. Nie wiem, w jakim on w ogóle będzie stanie. Mam nadzieję, że wszystko będzie, że tak powiem, czyste i użyteczne jak należy. Także takie plany na chwilę obecną. A potem schodzę i z dziewczynami jedziemy do sklepu, bo Michasia coś tam musi kupić, między innymi na urodziny. No i już wiadomo, szkoła się zbliża, więc trzeba zrobić jakieś, począć jakieś zakupy szkolne. Bo znając życie, potem w ostatnim tygodniu sierpnia wiecie, co się będzie działo, nie? Wszyscy ruszą na sklepy, no i będą tłumy, a dzisiaj już tak w miarę będzie na spokojnie, bo to przed 15 tak zawsze było, że przed 15 jest super, a po 15 już każdy zaczyna o tej szkole jednak myśleć, no bo z każdym dniem coraz bliżej szkoła. O, może bym sobie kupił mleko i kawę się zrobił, to jest świetny pomysł, o. Ja już przebrany, pranie przyniesione ze strychu i powiem wam, że nic się z nim kompletnie nie stało. Znaczy w sensie, wiecie, nie jest brudno, o to mi chodziło. Bo tego się najbardziej obawiałem z racji tego, że trochę tam przeleżało. Mleczko kupione, to teraz słuchajcie, będzie kawka w końcu. Wczoraj właściwie wypiłem tylko kawę późno, no bo już o której chyba? O 18, jak wróciliśmy do domu i powiem wam, coś ta kawa nie umiała mnie, że się tak wyrażę, spragnać, jak to moja babcia mówiła, czyli doprowadzić do stanu takiego, jak trzeba. Także teraz sobie zapodam kawę. Mam tylko nadzieję, że ten ekspres mi nie będzie cieknął i nie będzie dodatkowej roboty. Muszę na to zwrócić uwagę, bo on po prostu gdzieś tu na tej uszczelce musi przeciekać, ale nie zawsze, to jest najlepsze. On przecieka, jak mu się po prostu tam, wiecie, spodoba, nie? Także rozgrzejemy, komputer za chwilę odpalę i biorę się za montaż. Na początek, słuchajcie, robię miniaturkę właśnie. Miniaturkę do daily vloga, bo tam jeszcze jest echo, nie? Jeszcze nic, że tak powiem, nie ma, a musi coś być. A potem biorę się za smakujemy, biorę się za tego daily vloga. Także teraz będzie robota na dwa komputery. Wszystko przygotowane. No to startujemy. No i co? Robi się kawa, czy się nie robi? Chyba się ta instalacja musi tam napełnić wodą w tak długim czasie. Mleczko sobie zapodamy. Tu już komputery działają. Także ja teraz biorę się za kawkę, za robotę. Odezwę się do was później, jak już coś tam uda mi się ogarnąć, zrobić. Po długiej przerwie, oj, bardzo długiej przerwie, smakujemy, wraca. Proszę bardzo. Słuchajcie, miało być Zakopane, jest Łódź. Nie wiem jakim cudem, ale ja wam powiem, że jakoś nie umiem się zabrać za to Zakopane. No coś się dzieje. Od maja czeka, ale nie, kolejne już będzie Zakopane, bo nie mam na razie nic innego, jeżeli chodzi o smakujemy. Także już jutro będzie, słuchajcie, smakujemy z Łodzi. Miejsce bardzo fajne. W ogóle polubiliśmy na tych wakacjach tego typu miejsca. Food holownie, czy jak to tam zwać. Takie miejsca, gdzie są różne knajpki, bo to w restauracja raczej bym nie ubierał. Tylko takie miejsca, gdzie można zjeść takie, o, typowo uliczne jedzenie. O, i tak się trzymajmy. Także już jutro smakujemy z Łodzi, a u nas się tu dzieje. Proszę bardzo, ja mówiłem, że przyniosłem pranie, a Marzenka, już widzicie, nurkuje w łazience i kolejne pranie teraz robi. Tak. Teraz się piorą ręczniki wszystkie. Część ręczników już tutaj poprałam. Teraz idę na strych, żeby później tego... Tu się gołąbek odbił, bo widziałem w szybie. No, znowu ja zahaczył. Też okna musiałabym też przemyć, bo widzę, że one wyglądają po deszczu. No wiecie, jak to u nas jest. Jak się okna umyje, to od razu pierwszy deszcz je sobie przechrzci, ale... Jest gołąbek odbity, tak, bo widziałem. Tak, to jest ewidentnie skrzydło, słuchajcie. Także trochę tu poogarniane, ale jeszcze wam coś pokażę fajnego. Na moim stole jest dzisiaj nowa serweta, bieżnik właściwie. No wczoraj mieliście okazję widzieć na styropianie. Wczoraj widzieliście, że już się wysuszył na styropianie. Może trochę się przykurzył, bo już długo się suszył. Ale nie, tu właśnie mówiłem, tu się mniej teraz kurzy, jak są te filanki.
No jedynie słuchajcie tu w kuchni, no bo wiadomo, tu nic nie ma co blokować. Ale tam w pokojach to ci powiem naprawdę prima sort. Tak? No. Bo wczoraj robiłeś kurze, no wiem, wiem, także Marek to jest złoto, wiecie, chodzący. Gloria! Złoto. Nie no, bez przesady, to akurat nie w te klimaty. Natomiast bieżnik wyszedł mi naprawdę bardzo fajnie. I jeżeli chodzi nawet o, słuchajcie, wymiar. Znaczy wymiar, no rozmiar, nie? Kształt, no pięknie wyszedł. I nawet, bo ostatnio robiłam, ale on się skończył tak, także ten już, zobaczcie, praktycznie na całą tą ławę tutaj mi pasuje. No wiadomo, są niedociągnięcia jakieś takie. Ale ja ci powiem, wiesz, że tego nawet teraz nie widać? Nie widać tego, słuchajcie, wprawne oko na pewno to zobaczy, ale mnie się podoba, wyszło mi fajnie. No właśnie gdzieś tam sobie, wiecie, ja widzę takie różne rzeczy, mankamenty, ale jeszcze wam powiem, że te znaczy ja nie wiem jak się ten kwiatek nazywa, ale myśmy go kupili, to włożyliśmy do wody, on stał w wodzie, ja postanowiłam i ty, i ty, i ty, i ty, i ty, i ty, też pisaliście mi, że to można ususzyć, to są suszki, no i faktycznie to się ja... chyba susznik nazywa nawet, czy jakoś takoś. Suszki, ja bym tak powiedziała. A suszki jako kwiat, ale susznik jako chyba kwiat. Nie wiem. Bo on jak już jest, słuchajcie, świeży, mokry, to już jest suche. Tak. Teraz to już jest w ogóle wysuszone i ja stwierdziłam, i zobaczcie jak to pięknie wygląda, kolor zachował się, w ogóle nic się z tym nie stało i teraz to może stać, słuchajcie, całą zimę, tak jak ten... Rokitnik, on już będzie miał rok. To nie jest rokitnik, on się nazywa inaczej, ja widzisz, zapomniałam. Nie rokitnik. Barwierski, krokosz barwierski. Główka pracuje, nie? A rokitnik to myśmy jedli, nie? Czy pili nawet w lemoniadzie. Rokitnika, lemoniada, taka herbatka zimowa nawet była. Także to... I w ogóle, słuchajcie, powiem wam jeszcze tak, że... Są takie komentarze, które, w których prosicie, piszecie, no co to znaczy to, co to znaczy, po co tak gadasz, a w ogóle, co, dlaczego ty mówisz, co to znaczy wytłumacz, że królik balansuje, nie? Na przykład taki komentarz był, nie? Albo co to znaczy, po co wy gadacie, zapodać coś, zapodać, nie? Bo tak gadamy. No, znaczy w naszej gadce, w naszej mowie to tak jest i nie wiem, może rodzinnie to przejęliśmy, że jak ktoś balansuje, to znaczy odpoczywa, relaksuje się, na przykład nasz królik balansuje za klatą, jak się rozłoży na swoim tym kocyku albo w domku, a zapodać to znaczy, no kiedyś słuchajcie, no albo jeszcze czy... Ale było coś takiego, zapodaj tą piosenkę, by się tak gadało. No zapodaj ten, nie? Albo zapodaj jakiś dowcip. Tę nutę na przykład, nie? I jeszcze coś, ktoś o coś pytał. A że ja mówię na przykład, że nie, idzie, że nie wybierzemy coś, tylko coś machnią. Wpadnie. Coś wpadnie coś na wpadnie, obiad. Albo no machnią, nie? Słuchajcie, machnią to oznacza, no wiadomo, że wiecie, machnią, czyli gonimy sobie jednego, ale machnią. Niekoniecznie. Słuchajcie, jak, no może nie kojarzycie, serial Czterej Pancerni i Pies i tam Gustlik. Z tym, no ale dobra, już nie pamiętam teraz tego, nie chodzi o aktora, ale o postać, którą grał. I oni tam, Gustlik leży na tym, na czołgu, no i mówi do tego drugiego, no machnią, machnią, no machnią. I oni się wymienili, ten temu dał scyzoryk, a ten coś tam no, innego. No się, nie? Czyli wymienimy się, no. Także słuchajcie, my czasami mamy takie słówka, właśnie gdzieś tam... wtrącone skądś tam pochodzące, których znaczenia może wy też nie do końca znacie znaczenie, czy nie rozumiecie, no ale widzicie, to teraz machnią i jakby machnią, to ja biorę kamerę i teraz pokazuję Marka. Właśnie, pokazuję Marka i na pewno też będą komentarze to, co ja mówię w aucie. Jak ja to powiedziałem? No nie wiem, wiesz, to my mamy dużo. Ja coś gadałem, kurczę, widzicie, ty trafię, często wypadło, gadasz ale i nie dużo. Wiem, że wypadło, że to było po naszemu, że co widzicie? Gadałem, a, że nie umią, o. A no nie umieją jest poprawnie. Nie umieją po polsku, ale... Ale po twojemu nie jest umiesz. Nie umiesz jest po, ja nie umia po naszemu, po śląsku. Ty nie umisz. Nie umisz. Ona nie umi. Nie umi, nie umią. No i słuchajcie, to jest tak jak Kaszubijo, oni wszystko jo. Nie? A, zamiast no. Tak, no idziemy tam, jo. Jo, a waszemu jo, ja, znaczy ja, to jest jo, jo jako ja, no. No i tak jest, także słuchajcie, no, każdy ma swoją jakąś taką... Gadkę, nie? Gadkę. Którą tylko on rozumie. Tak, my na przykład mamy, słuchajcie, my mamy takie hasło Jackson, nie? W domu. My sobie gadamy Jackson. Skąd się tam wzięło, to nie wiadomo. A wiecie, skąd się wziął? Był taki film, nie wiem, czy kojarzycie, Laleczka Chucky.
Ojej! No, Jackson. Od tego to wziąłeś? No, Jackson. Także jak coś mi nie pasuje, to mówię Jackson. A Marzena, kolejne suszki, to będzie mieszkanie suszków, ty. No, ale ta lawenda już jest inna, to jest ta srebrna lawenda, nie? A to jest ta w Katowicach kupiona. Pani nam kiedyś tłumaczyła. To jest ta z Katowic czy z Lublina? Albo z Lublina. Ta jest z Lublina, a z Katowic... Ale jak nią... Ona nie pachnie, ale wystarczy... No i wilgoci potrzebuje. I troszeczkę... Jakby ona na przykład w łazience stała, to ona zapach... od razu te eteryczne jakieś tam olejki, coś tam... się uwolnią. Także, to co się masz jako na obiad? Zapodajesz? Nie, zaraz zapodaję. Czy wpadnie? Słuchajcie, jeszcze luch na mój bieżnik i teraz poproszę, jak Wam się podoba, oczywiście co? Łapkę w górę dla mnie. Łapkę w górę dla mnie, a jeszcze powiem tak, że na pewno w najbliższym czasie powstanie coś nowego. Jak już skończymy te nasze wojaże, podróże wakacyjne. No bo wiecie, już przyjdzie też taki jesienny klimat. Ja już czekam na jedno. Last. Jak wejdę do kuchni i będzie można remoncik zrobić. No to co, startujemy z remontem kuchni? Ale to dopiero we wrzesień, październik myślę. No ale wiesz, jak to zleci? Ja wiem. To by trzeba było już poukładać różne Ja już słuchajcie, jak tu wchodzę, to ja już mnie kusi, żeby wiecie, gdzieś w internetach zacząć szukać coś, ale jeszcze mówię sobie langsam, nie? Żeby się, wiesz o co, nie odpalić, a potem... Ja uważam, że to trzeba bardzo przemyśleć. No bo ja bym chciał zostać przy tym układzie mebli, tylko fronty wymienić. Nie chcę mi się, słuchajcie, robić takiego generalnego i nie widzę sensu finansowego nawet, żeby walić mnóstwo kasy. No to ma wyglądać, o. Bo te fronty, ja uważam, że korpusy są ok, jedynie fronty są do wymiany. No ale jak wiecie, gdzie można kupić właśnie... Stolarz. Ale pod ikeowskie front, wiesz co, te systemy, no tu jest problem, bo zawiasy nie, ale te szuflady już na przykład, te nawierty, nie wiem, to dajcie znać w komentarzu, jak ktoś coś wie. No, już wielokrotnie też żeśmy mówili o tym, bo byliśmy w IKEA, już żeśmy rozkminiali, już tam się szukali, wymiarówka zmieniła. Ale zmieniły się zupełnie te rozstawy, tak, wymiary frontów. Po wysokości, bo po szerokości standardowo, nie? Tak, my nie jesteśmy w stanie tego już dopasować, a znowu wiecie, bawienie się takie w docinanie u stolarza, doklejanie, oklejanie i tak dalej. To my wiemy z własnego doświadczenia, jak to było, kiedy żeśmy tutaj robili chyba z rok tam. No i są, słuchajcie, efekty, o, widzicie? Taka szparka, Marzena jej bardzo nie lubi, tej szparki. Bardzo, bo to jest szparka, która po prostu... A pamiętasz, jak był George? Zawsze obawialiśmy się, że on tam wejdzie, a on tam nigdy nie wlazł, nigdy. No nie wlazł. Ale tu już kartonik jest, bo go ciągło w to miejsce, ona były kabelki. Wiecie, a propos George'a, ostatnio Marek znalazł taki filmik, w którym jest przyłapany na gorącym uczynku. Nie wiem, czy ty go masz. Jest na telefonie. Mógłbyś nawet wstawić kawałek naszym widzom. George po prostu perfidnie obgryza nasze te listewki przypodłogowe i jedzie sobie z koksem. Tam w pokoju, Michasi. Tak, ale to już jest kolejny etap, bo to jest... Ale to był młody wygląda... wtedy. Młody, ale wiesz jaki? O, może tu to wstawię teraz, znaczy tu, jak patrzycie, może tu to teraz jak będzie. Jak się uda, to wstaw, bo naprawdę jest co oglądać, ja myślę, i podziwiać tego... Po prostu... Ale George powoli wraca do formy, nie? Wraca do formy, tylko powiem Wam, że na nowym mieszkaniu on tak już nie gryzie, ale są ślady na nowych listwach. Bo na początku go ciągło. Na początku go ciągnęło, a teraz jakoś chyba stwierdził, że no nie będzie już tak robił tym, nie? Stary jest. No. Natomiast faktycznie tutaj już jechał równo. Jak tutaj był młody. Zresztą na naszych daily vlogach czy vlogach są też takie przybitki, które... Ale to jest tak jak z psem, jak pies jest młody, dużo strat z nim jest. No tak, przeważnie a to buty, papucie, a to meble, a potem, a potem... A potem jest starszy, to już mu się nie chce, nie? No także... Mój outfit mini pasuje? Pasuje. Pasuje. No. Idziemy. Dobra, pranie nastawiasz pranie, idziemy, ja nie? Ja idę na strych i idziemy dalej. Właśnie, co ja dzisiaj zapodaję na obiad, ale guzik z pętelką, bo nic nie ugotowałam, po prostu jestem taka ciapa, że nie ugotowała obiadu. Jutro także będzie. Jutro wpadnie jakiś obiadek taki, myślę, maślankowy, a dzisiaj coś rzucimy na mieście. O, jeszcze się zmywarka zrobiła. A jeszcze słuchajcie, co do jedzenia, bo też pojawiają się niekiedy takie komentarze w stylu. No jak wy jesteście na wyjeździe, to te wasze śniadania takie na bogato, tyle tego, taka różnorodność, a w domu tak nie. No i słuchajcie, po to się właśnie jedzie, że jak się ma wybór, no to się bierze wszystko to, na co się ma ochotę. A w domu to się je
wiecie, tak, co się chce zrobić i na szybko w miarę, nie? Jak kiedyś tam się chce mi pobawić, to coś tam wykombinuję, podłubię. Ale jak ja sobie jestem na wyjeździe, to co ja będę się ograniczał? No bez przesady. Ale jak wiecie, przez 2 tygodnie sałatka Marka wlatywała, nie? Ja wiem, Marek się nie ogranicza, my się nie ograniczamy w niczym, słuchajcie. Ale Po co? No ja za to zapłaciłem. Z pasją czekamy na jego danie popisowe. Zawsze jak w roku szkolnym żeśmy przyjeżdżały, to znaczy to już ponad rok minął. Cyklicznie robił przepyszną chińszczyznę. Ala Marek. Tak, ala Marek. Nie będzie. I nawet widzowie też chcieli, żebyś przepis nagrał. A co ci, co to za przepis zmrożonego tego gotowca? Ale czemu? No to słuchaj, warzywa na patelnię, do tego makaron ryżowy. Nie, no mięsko, Marek. No mięsko, właśnie z tym mięskiem jest za długo, dużo dziubania, bo trzeba, wiecie, je przygotować, zamarynować. No, ale robiłem i słuchajcie, narzekały, że dziennie to samo, nie? Bo by mogła być dziennie chińszczyzna. A teraz mi ciągle miałczą już od dobrego roku, kiedy będzie chińszczyzna. Jak będzie wyjątkowe święto. O, jak tu będzie nowa kuchnia zrobiona, obiecuję wszystkim, że będzie chińszczyzna, ale Marek. Tyle czekać. Ale jest okazja. A słuchajcie, okazje są najważniejsze. No. I tego się trzymajmy. Odkurzacz uruchomiony, a ja wam jeszcze obiecałem ostatnio, że pokażę wam wazon. Wazon zaręczynowy, można powiedzieć. To jest właśnie ten, słuchajcie, wazon, w którym stoi ta świeca. I właśnie ten wazon Marzenka dostała razem z kwiatami i on tu już z nami jest, no, 16 lat będzie. No, także trochę czasu już minęło. A robot właśnie ruszył. Teraz się trochę pobuja. Mam nadzieję, że umyje ładnie podłogę. Jechaliśmy i słuchajcie, ja wam zapomniałem powiedzieć, że my idziemy najpierw załatwić kwestie związane z urodzinami Michasi na salę, gdzie będzie co i jak dogadać menu i takie tam sprawy organizacyjne, a potem dopiero idziemy na coś zjeść, albo tam zjemy i na zakupy. W każdym razie i słuchajcie, jedna osoba napisała, że zakończenie roku szkolnego w 2009 roku było 19 czerwca. Także Marzenka miała rację, zwracam honor, Marzenko. Nie zawsze mam rację, ale w tym przypadku mam rację. I... Nie, to się nie tak mówi. Ja mam zawsze rację, a jak nie mam racji, pan człowiek pierwszy. No właśnie, ja nie mam zawsze racji. Ja nie mam z tym problemu, że ja nie mam zawsze racji. O, Michalinka dołączyła, solenizantka wkrótce. A kiedyś też była afera. Solenizantka, jubilatka, matka, jak się niektórzy rozpisali, jakie były wykłady. To niektórzy mają. No bo jubilaci to są, wiecie, pełne, nie? Czy jeszcze jak się obchodzi jakiś tam jubileusz, o. A urodziny to są solenizanci. Ale jeszcze były też inne rozkminy, że solenizant to ma imieniny, jubilat ma urodziny. Też tak pisaliście, także no wybaczcie dla nas. A ja mam swoje święto, dziękuję. Ja mam urodziny. Dobra, idziemy. Jeszcze bilecik trzeba na auto, tak jest. Uważaj. Bilecik. Parking zagwarantowany do godziny 19:37. Więc dużo czasu. No to czas, słuchajcie, zamówić. Ja dzisiaj wchodzę w jedno danie i to chyba będą owoce morza. Ten talerz? Ten talerz. Ostatnio tu jadłem, było bardzo dobre. Żadna zupa już nie wyjdzie. Chociaż jest żurek, jest zupa cebulowa. Bewstrogonow jest, popatrz. Tego nie było. Znowu się karta zmieniła. Gdzie ty widzisz bewstrogonow? Nie. Aha, tutaj. Bewstrogonow, nowość. No jest nowość, żurek na maślance. A to było ostatnio żurek na maślance, ale bewstrogonowa nie było. Że był bewstrogonow. Myślisz, że był? Dobra. A, bo on wszedł w zamian za te flaki. Bo tu flaki Flaczki, były. Wróćcie. Tak, tak, racja, słuchajcie, to ostatnio było. No to karta się nie zmieniła, może być od ostatniego razu. To ty tutaj byłeś dawno, dlatego może, wiesz? No dawno byliśmy, no przed twoimi urodzinami. Tak, przed urodzinami, potem urodziny. No, ale to już było coś innego, nie? No, ale też były takie dania tutejsze, które znamy. No. No i teraz. Także wszystko wiadomo, co do tego wpadnie lemoniatka. Ustalamy co i jak z urodzinami. A ja, słuchajcie, miałem mieć na jutro fryzjera, wyobraźcie sobie. Musiałem zmienić termin, bo nie mogę iść do tego fryzjera, nie? No, bo masz spotkanie biznesowe. Marzena tak to nazywa, szumnie, nie? Tak. Nie, no po prostu dyskusja. Na tym skończmy. W każdym razie
miało być, widzicie, fryzjer jutro w środę, a jest przełożone na 23 sierpnia. Po urodzinach Michasi, także w urodziny Michasi będzie... Ale teraz tak, bo... No słuchajcie, babcia Basia wczoraj do mnie dzwoni i mówi, czy ja byłem u fryzjera, dobrze mnie obcięła. Ja mówię, nie, nie byłem u fryzjera. Bo mi tak fajnie odrosło z boków, no. Startujemy od talerza Marzenki. No proszę bardzo. Makaron z krewetkami, boczniaki. Wow, wow, wow. I padano, grana padano. Także coś, czuję, że to będzie dobre. No ładnie pachnie z daleka. Jeszcze nie jadłam tutaj tej wersji, tej odsłony makaronowej, ale no właśnie. A u mnie zamiast makaronu talerz z owocami morza, ale pięknie przystrojony kwiatkami. Naprawdę, Marek. No, pięknie się prezentuje. Tu jest, słuchajcie, przegląd. Jest tak, są kalmary, są krewetki, są małże, ośmiorniczki te baby tu nawet widzę. Grzanki, rukola. Kalmar, bongole, łosoś nawet powinien. Nawet łosoś. Nie jest łosoś, tutaj go widzę. A, no do tego jest widzę no dużo. No i do tego masz talerz, maczalec. Talerz, maczalec z cytrynkami, także bierzemy się za jedzenie smacznego. Smacznego. No i oczywiście lemoniada. Na chwilę wpadłem do TK Maxa i tu proszę, jakie są delikatne takie lampy. Jestem ciekawy, jak one świecą. Tu jest jakaś instrukcja. Jest pokazane, że niby coś w tym desem. No ale nie wiadomo, co i jak. Ładnie się prezentują, powiem szczerze. Coś innego. To na przykład kosztuje 330 zł. Także zobaczymy, co jeszcze ciekawego mają. Bardzo ciekawa lampa. Jak kojarzycie hotel ten Puro, to też tam takie klimaciki były. Też fajne. Lampy, tylko nie ma gdzie tego już domu, wiecie, postawić. No i to jest cały problem. Ta jest też ciekawa, ta. Tylko, że w kartonikach jeszcze, ale fajna, tak na biurko albo na jakiś stoliczek. No. Fotele ciekawe. Ła, tu lampać. Duża. Dobra, ja w ogóle się przyszedłem sprawdzić, czy jest coś halloweenowego. Już no, jeden taki mały, taki, że tak powiem, regalik znalazłem, już wam pokazuję. Na razie skromnie, bo tylko takie maleństwo u nas jest wystawione. W Gdyni było dużo więcej i w Łodzi trochę też już się pojawiło. To nawet nie wiem, czy to jest na jakieś ciasteczko, ale zamknięte. Dobra, nie będę odrywać. No, nic takiego nie ma jeszcze póki co. Myślałem, że będzie tego trochę więcej, szczerze przyznam. Chyba, żeby tu coś było. Ale też nic nie ma, nawet talerzy jeszcze u nas nie ma stricte halloweenowych. No, tu jakieś takie ruszaki zwierzątek. No i kubeczki są halloweenowe. Całe kuby, no ale ładne. Po 30 zł. No to tyle, jeżeli chodzi na razie o Halloween w tym sklepie. Proszę bardzo, taka ładna polóweczka. Chyba ze mną pojedzie kołnierzyk. No i ciemno. Może będzie najbardziej. Zielone buty. I jeszcze znalazłem taką samą, jak mam białą, tylko w wersji granatowej. Teraz za chwilę przymierzę z podwójnym kołnierzykiem. Bardzo fajnie się prezentuje. A tu proszę bardzo, buciki na urodziny do Michasi na sobotę wpadły. Także mierzę teraz to. W wersji białej wszyscy widzieli, a teraz w wersji granatowej. No i spoko, myślę, wygląda. Nawet chyba lepiej niż tej jasnej. I w ten oto sposób dwie polówki jadą ze mną, ale powiem wam tak. Niby wybór polówek jest bardzo duży, ale nie ma takich jak jakieś sobie, bo jak widzicie, ja lubię takie, o, jakieś wzorki, coś takiego z czymś, bo lepiej tuszują, nie? Jest mnóstwo gładkich, już wam pokażę, o, na przykład tu. Proszę bardzo, pełno, kolory nawet ładne, niektóre. To nie jest bardzo fajny kolor, no ale ja takich gładkich, powiem wam, nie lubię, chociaż w kamerze jest brzydki, ale w rzeczywistości jest taki łososiowy, bym powiedział. Także tu były na wieszakach wieszone, o, proszę bardzo, też ładne kolory, ale wszystko niestety jest gładkie. To nie moja bajka, więc ja wybieram tylko takie, jak widzieliście, czyli z jakimś wzorkiem, coś takiego, bo takie mi najbardziej odpowiadają, takich się najlepiej czuję, tak jak w tej na przykład polówce. I taka też była tu, nie?
No ale dwóch takich samych nie kupię, bo to już było przygięcie, no. Także moja kolekcja się poszerzyła o kolejne dwie polóweczki. Myślę, że teraz już się sezon będzie kończył na polówki, bo już widać, że pojawiają się jakieś długie rękawy, bluzy, coś takiego, także już chyba więcej nie wpadnie. Buch! Proszę! Jakie stylóweczki. A coś dla mnie kupiłeś? Że proszę, nie, dla mówisz? Siebie. Ach, dla siebie. Polóweczki, buciki na sobotę. A co, ty tym potrzebujesz nowe buty? No przecież w zielonych butach nie pójdę. Ale ciemne. No kup coś innego, no fajne. No, a taką już masz. Nie, taką mam białą. Dwie takie mam... same kupiłeś? Nie, ta jest inna, bo ma takie. Takiego dzyndzla tu. Ja cię kręcę, prawie identiko, Marek. No prawie, ale prawie czyni różnicę. Ta ma tak, ta ma tak. Wiecie, że dla mnie to jest bez różnicy? Mm. Troszeczkę więcej napisu. Ale nie było nic jasnego, bo tu wszystko gładkie. Ja nie chcę gładkiej. Ojej. Bo wtedy widać fałdki, a to tak ty nie... jest w złych sklepach i buty też czarne kupiłem. Tak? Ale żeby nie było zamszowe Adidasy. A między butami a tisze, a polo, co będzie? Majtki? Majty. Ale buty są z pomarańczem. Z pomarańczem? Z pomarańczowym paskiem. Nawet z trzema. Czyli rozumiem, że między... Takie ekstrawagancje połączenie. Ale co będzie między górą i dołem? No spodenki, no co będzie. No ale jakie? Nie wiem, albo te, albo jeans, chociaż to jak piżama mi się kojarzą. Nie, fajne, dobra. To jedziemy. Także widzę, że outfit skompletowany. Tak, mówię, muszę nawet urodziny Michasi po prostu. A ja jeszcze muszę podjechać, bo pranie mi się wyprało i ręczniki muszę wywiesić. A ja tam kupiłem szampon, takie pierdoły jeszcze. Aha. Jest tam płyn do mycia naczyń? Chyba jeszcze jest, ale... Bo właśnie kupiłem. No wie. Dobra. Teraz by, słuchajcie, było nagranie bez dźwięku, bo gdzieś Marek nacisnął, coś się wyłączyło i po prostu ten... Marek przypina zawsze. Tak, słuchajcie, w aucie już taki mam rytuał, że jak chcę się odezwać do Was, to szybko się montuję i wtedy się odzywam. A odzywam się, słuchajcie, nie tak przypadkowo. Mianowicie, jadąc, czytam sobie komentarze, no i słuchajcie, muszę się odnieść. Konwersacja. I nie dlatego, żeby ktoś znowu myślał, że Marek się tłumaczy. Nie, słuchajcie, w innym celu. Mianowicie, jedna pani... Oczywiście tam pisze komentarz i próbuje narzucić swój styl życia nam, co jest bardzo niemiłe, bo my, słuchajcie, nikomu nie narzucamy naszego stylu życia. To, że Marek lubi kubeczki, to Marek lubi. To, że go pokazujemy ten styl życia, to wcale nie znaczy, że też jakby... No kogoś zmuszamy do oglądania, no, ale to już wiecie, tyle razy było wałkowane, że nie będę do tego wracał. I do takiego stylu, no. Każdy, słuchajcie, niech żyje jak chce. Jeden lubi kubeczki, będzie je pokazywał, będzie miał kolekcję miliona kubeczków, jeszcze kupi dwa. No i drugi powie, że jest nienormalny. No jak se tak pomyśli, to se no pomyśli, nie? Ale czemu ma od razu powiedzieć, że ten ktoś jest nienormalny, bo zbiera kubki? Bo co, ma zbierać śrubki? Nie. Jeden zbiera śrubki, jeden zbiera kubki. Je Marek pokazuje, słuchajcie, kawkę. Tą panią drażni, że Marek kawkę pokazuje. No wszystko super w tych vlogach, ale kolejna kawa, kolejny knajping. No będzie knajping, słuchajcie, będzie knajping, będzie, a po pierwsze nie knajping, tylko restauracje, bo do knajp raczej nie chodzimy, żeby było jasne. Mnie ale się tak mnie, potocznie. No ale potocznie to potocznie. Mnie się na przykład knajpa kojarzy, wiesz, jak za dziecka, słuchajcie, z pamiętam, czymś negatywnym. Takie szynki były, nie? Pamiętasz szynki? Teraz już tego nie ma właściwie. Knajpy były, nie? Poszli do knajpy, ale do knajpy się nie szło najeść, tylko wiecie co, nie? Uprocentowić, no. A my się nigdy nie uprocentawiamy. Ewentualnie mogę dać jakiś procent na piwku, ale nie na zasadzie, wiecie, no, procentowego takiego. Wiecie coś. No, w każdym razie, słuchajcie, ja się chciałem połączyć w tym celu, żeby poruszyć temat. Po co, czemu właściwie my jako naród uwielbiamy narzucać innym, co mają myśleć, co mają robić. Już jeni tacy byli. No, żyjcie według mnie. Odpłynęli, nie? Słuchajcie, już tam płyną sobie gdzieś przed stworzach, próbują się ratować, łapią się brzytwy, jak się to mówi, no nie, coś się nie udaje, coś tam się, decyzje podejmują różnego rodzaju. Próbowali narzucać społeczeństwu. No po co narzucać? Pokazać może każdy jak chce, owszem, może się to mi nie podobać i tyle. Ale nie będę narzucał mojego stylu, nie? Bo mnie denerwuje, że ten znowu pokazuje ten kubek i znowu tą kawę. A, na to, że jeżeli kogoś denerwuje, no to jest dobry, jest to szybki sposób. Nawet taki brać tabletkę i przyłączać kanał.
No to najlepiej, bo się denerwować to wiecie, jaką tabletkę? No, jak to było? Ty wiesz, że zapomniałem? Dupofen. Dupofen, no, powiedziała. No, w każdym razie, no, nie no, ja odpisałem tej pani grzecznie, że po prostu wiecie, no, każdy żyje jak chce, nie narzucajmy innemu, nie? A jak nie pasuje, no to nie musimy, no. Każdy jest dorosły. Ja nie wiem, czy tą panią boli to, że mi pieniądze, bo ona mi tam też, wiecie, no musiałbym teraz wyłączyć telefon, żeby wam czytać ten komentarz. Ale chodziło też o to, że ona po prostu taki minimalizm i pomimo tego, że ją na wiele stać, to ona nie kupuje. No niech nie kupuje, no kto jej każe? No może lubi mieć kasę i ją liczyć, no nie? Ja nawet taką ciotkę, słuchajcie, znaczy taką, miałem ciotkę, już nie żyję, świętej pamięci, która uwielbiała, słuchajcie, mieć zawsze kasę i ją liczyć. No ale, no i co, no i taka była, nie? I wszyscy ją w rodzinie tak lubili, no i szanowali. No była taka, no lubiła liczyć kasę, no i dziękuję, nie? Jak i faktycznie, mówi, i każdy wiedział, że ona taka jest, że no każdy... ma jakieś swoje przyzwyczajenia i jakieś takie zachowania, ale po prostu, no myśmy, dla nas to było normalne, bo znaczy, ona taka była. Słuchajcie, ona już i z tak wiekiem... samo w drugą stronę, nie? Że po prostu nas też nikt nie upomina, czy narzuca nam, słuchajcie, nie? Słuchajcie, ona już potem z wiekiem do takiego czegoś doszła, no ale wiecie, to, jak się to mówi, wiek 80+, no to już jest taki słuszny wiek, że ona, słuchajcie, wpadła już w taką chorobliwą oszczędność, że nawet nie świeciła światłem, tylko latarką w domu. No, no i tak było, nie? No, sorry, naprawdę. No i co? No i taka była, no i tyle w temacie, ale to nie był, słuchajcie, powód, żeby, wiecie, gadać jej, jak ma żyć. No jak ona tak chce żyć, to nie chce żyć z tą latarką. No Boże, jak jest to wygodnie, no mnie to by nie było wygodne. No i na przykład teraz, sorry, ale ja jeszcze jakby w tym temacie, ale zmieniając temat. Jedzie przede mną facet busem i po prostu jedzie od pasa do pasa i przekracza ten pas. Wyprzedzam go, bo już mnie zaczyna irytować. A ja patrzę, co on robi. Telefon. I też bym mu musiała narzucić, ale chyba już faktycznie musiałabym narzucić. No ale to jest coś innego. I żeby to było pozytywne. Facet. No właśnie. No ale to już jest jakby zagrożenie. Co to jest za filozofia życiowa jego, nie? No. Zirytowałam się, sorry. Ale to słuchajcie, że Marek sobie kupił kubek, to nikomu nie zagraża niczym. No jedynie, że ktoś się zdenerwuje, zirytuje, jak ta pani, że znowu kubek kupił. Tylko dlaczego to irytuje, wiesz, ludzi? O, tu dupofon jest najlepszym rozwiązaniem. Ale ja wam powiem jeszcze inną rzecz, słuchajcie. Ktoś lubi to po prostu, nie? No i tyle. Tą panią denerwowało to, że Marek przywiózł zamiast wspomnień z wakacji, przywozi kolejny kubek. Otóż Marek przywozi i wspomnienia, i kubek, i wazonik, i cukierka, kurde, no co mu tam wpadnie, nie? No i tyle w temacie. Także no, jest szczęśliwy. Dajcie znać w komentarzach, jaki jest wasz właśnie stosunek do takiego narzucania, bo słuchajcie, my się z tym spotykamy wszędzie i w rodzinach się z tym spotykamy i wśród znajomych. My lubimy jako społeczeństwo jak narzucać komuś, nie? Nasze myślenie jest zawsze najlepsze, nie? A to nie do końca a o to ty, chodzi. Tak jak ty robisz, to jest źle. To jest źle. Ja robię najlepiej, nie? Twoje wybory, źle. Źle. Ty głosujesz na tą partię? Nie, źle. Trzeba na tą głosować, tak jak ja głosuję. Tak. No i to my tak lubimy, nie? No właśnie. Wydajesz tyle pieniędzy? Źle. Jedziesz tam? Źle. Znowu nad to morze jedziesz, a po co nad morze? Tak dziecko ubrałeś? Źle. Nie do Chorwacji. Yeah. Bo wszyscy teraz jeżdżą do Chorwacji, no. Ale naprawdę, ale to jest chyba nieuleczalna choroba. No. Nie, no... To nie jest choroba, to jest taki nasz sposób bycia. Tak, tak. My to lubimy, tak jak lubimy narzekać jako społeczeństwo, tak lubimy też, wydaje mi się przynajmniej, może się mylę, napiszcie jak to wy odbieracie, lubimy też narzucać innym to, co mają robić, ale to musi być po naszej linii. Bo jak nie jest po naszej linii, to już jest niedobrze. No. To takie wejście, słuchajcie, a my spokojnie już dojeżdżamy do domu. Także jak przyjdę, no to George nie będzie zadowolony. To już no wie. I widzisz, narzucasz mu, bo znowu, ty chcesz. Tak, ja mu narzucam, to się zgodzę. Tylko to jest co innego, to jest leczenie, to jest, wiesz. Ale to jest tak, jak się dziecku narzuca, nie? Teraz się będziesz uczył. No to też jest narzucanie i się z wami zgodzę. No ale wiecie, to ma jakieś podłoże, ma jakiś cel, nie? Chodzi o to, żeby to przyniosło jakieś efekty. No narzucanie komuś, żeby nie przywoził tych... pamiątek z wakacji, tylko żeby przywoził wspomnienia. No każdy przywozi co chce, nie? I tyle. Przecież ludzie nawet piasek przywożą, nawet kary były, słuchajcie, w Grecji czy gdzieś tak, tam było. A ja przywiozłam piasek ale i muszelki. Ale nie, w Polsce nie. Bo aż zakryłam swój nie, za granicę skądś tam jakiś piasek wywozili. Wiem, że była jakaś taka akcja. I po prostu chwycili ich na lotnisku i jakąś tam karę dostali, bo nie wolno z tego kraju piasku wywozić. Coś tam takiego było, gdzieś mi się da.
No są, słuchajcie, no, o, są to się zgodzę. Są zakazane jakieś przedmioty czy materiały, których nie wolno z danego kraju wywozić. Głównie to są jakieś tam pamiątki pochodzenia zwierzęcego, coś takiego. No to nie o to mowa, nie? To się zgodzę, bo jest zakazane prawem. Zresztą, słuchajcie, ja wychodzę z tego założenia. Jak coś jest zakazane prawem, to tematu nie ma, nie? Nie wolno i tyle w temacie. Ale no ja nie słyszałem, że jeszcze był zakaz kupowania kubeczków. Serio? Dzisiaj ja kupiłam... Marzenka postawiła na arbuza. Stwierdziłam, że wezmę, bo nie jest za duży. Dam radę go unieść. Ale czy dobry? Słuchajcie, pukałam, stukałam. No, skórka jest... Ale teraz jest sezon na arbuzy, więc teraz, żeby trafić złego arbuza, to trzeba mieć marzenkowe tak, szczęście. No właśnie, trzeba mieć moje szczęście. Ale mam nadzieję, że jest okej. Okay. No chrupać chrupi, ale dosyć mokry. No dosyć mokry, uwaga. To jest najlepsze część. No dobre. Szału nie robi. Znaczy jest bardzo mokry, nie? Arbuz nie powinien być taki mokry, ale może być słodki, trudno powiedzieć. Jest słodziutki. Także połówka wędruje do lodówki, bo się zaczęłam jąkać. To z wrażenia. Salwador. Dali. A wiesz, gdzie to kupiliśmy? O. W katowickiej fabryce porcelany. Widzisz? Na... Nie, to nie jest Nikisz. Nie. To jest... Gdzie to tam jest? To ale to są te okolice. To są te okolice, bardzo bliskie, ale to nie jest Nikisz i faktycznie fabryka porcelany przeszła dużą metamorfozę. I to kupiliśmy w tamtym roku, chyba wrzesień jakoś tak, ale nie było? Ale widać na naszym blogu. Jeszcze z tej serii mam Marilyn Monroe. Tak, Marilyn Monroe. Możecie kojarzyć, bardzo fajne kubeczki i mi nie wystarczą, nie? No, Marek dzisiaj zapodał sobie tak, z jabłku. Tak, ja sobie kawę ci piję w tej filiżance pięknej. O, proszę bardzo. Ja ją, słuchajcie, ręcznie myję, bo... No nie chcę jej zniszczyć. Jest, no to by zeszło po prostu i by było takie smutne. Także piję sobie dzisiaj z tego, była kawka, jest umyta, się suszy. A ja wam tu pokażę buty. Proszę bardzo. Dzisiejszy zakup. O, proszę, takie piękne czarne buty. Muszę je teraz tylko rozsznurować, zaimpregnować, no bo inaczej to one by szybko się zajechały. No i będą, myślę, bardzo pięknie pasowały do mojej stylizacji sobotnio-urodzinowej. Chociaż ja się spodziewałam, bo tobie bardziej... Czego? Eleganckie? Kolorowych butów, bo Marek mówi pomarańczowe. Zmieniam styl. Ale fajnie wyglądają, pomimo tego, że są dosyć stonowane, no to fajnie. Myślę, że tutaj dużą rolę też te sznurówki białe, bo gdyby były... Ale są czarne w zestawie. Ale mi się bardzo podobają. Tylko węższe, widzisz? Nie, białe lepsze. Zacznijmy sami, nie? A mam, które by bardziej pasowały? Chociaż te białe to nie są takie białe typowo, chyba że one tak obrały się z tego buta. Być może. Ale na żywo są te, które bardziej by wam odpowiadały? Białe czy czarne? No, czarne by się zlało, by ich nie było widać. No ale widzisz, no odpowiadałyby, ale i też założysz, jakie tobie odpowiadają przecież. No ale jestem ciekawy po prostu. Jesteś ciekawy opinii. A to nie jest opinia, to jest bardziej ciekawe, jakie kto ma zdanie, ale... No ja się nie muszę do tego... Wasze zdanie, o. Gdybyście byli na miejscu Marka, to jakie sznurówki wybrali? No jakie arbuza byście wybrali? Mało słodkie, znaczy bardzo słodkie. Co, ja mam taką metodę... Dobra, żeby nie było. Ja mam taką metodę, że do jednej miły wszystko kroję. I wtedy nie no, jest słodki. Widelczykiem każdy dobry sobie bierze. Oczywiście najlepszy fragment. To jest tutaj, ten wierzchołek góry. Dlatego jest sprawiedliwie, jak jest... Całości. A ja zawsze tak. Marzena obcina wszystko dookoła, a wierzchołek sobie proszę. Konsumatos. No, słuchajcie, to coś sobie trzeba w nagrodę za to krojenie zapodać. O, zapodać. Nie? Dobra. O, to już ta to godzina. Już jest symbol, to już jest znak. Że jest późno, że jest ciemno. No, ciemno jest bardzo. 9 godzina, a już takie ciemności egipskie. Także ja sobie teraz zapodam arbuza, biorę się za montaż daily vloga, potem jeszcze muszę zaimpregnować buty, ale vlog pierwszeństwo ma, z racji tego, że musi być zrobione to, co jest, a jutro... Co jutro wpadnie? Właśnie, jutro, słuchajcie, będzie smakujemy. Po długiej przerwie, I to no, z miejsca naszego wakacyjnego pobytu. Wyjazdu, pobytu, nie? I to tak na spontanie, bo do końca nie wiedzieliśmy, czy tam będziemy nagrywać, nie? W tym miejscu, tym bardziej. No i znowu był spontannie. No. George już po inhalacji. Marzena mówi, że już jak wyciąga tą gruchą, to ten katarek jest mniejszy. No i faktycznie, on tak mniej jakby po
Tichuje, tak mi się wydaje, ale wiecie, ja tam już nie wiem, bo może sobie tak wyobrażam to. Często jest tak, że... Taka chata Morgana. Sobie wymawiamy, nie? Że to, co chcemy widzieć, to niby widzimy, a... No właśnie. A wiecie, gdzie kto mówił chata Morgana, nie? W piątek się okaże u lekarza. No tak, właśnie, w piątek jest wizyta. No, kontrolna. Ucha, ja chciałem za tego zamówić fryzjera. To dobrze, że nie było terminu. Dobra, biorę się za montaż daily vloga. Stanowisko do impregnacji butów przygotowane. Sznuróweczki zdemontowane i teraz tak. Biorę szczotkę, tą co ostatnio. Wezmę te buty, porządnie tu wyczeszę, żeby ten włos był postawiony. No a następnie zaimpregnuję tym impregnatem. Powiem wam, sprawdzony, bardzo dobry buty. Nawet nie przemakają. Jak miałem wakacje te niebieskie i tak wiecie, padało tam w niedzielę, to buty mi nawet nie przemokły, co mnie bardzo zdziwiło, że tego typu buty zawsze lubią łapać wodę i wilgoć, bo to jest taki zamsz, a nie przemokły. Także ja teraz biorę się za szczotkowanie, potem impregnowanie, no i do jutra będą się suszyły, także spokojnie będą zrobione. Ja się muszę do czegoś przyznać, mianowicie nigdy nie miałem zwyczaju impregnować butów. Pamiętam, jak zawsze kupowałem buty tego typu, i tam pani ekspedientka się pytała, czy dać impregnat. Ja mówię, nie, po co mi taki impregnat? Ale ja wam powiem, jak takie buty są zaimpregnowane, po pierwsze mniej się brudzą, po drugie łatwiej jest z nich usunąć jakiś kurz albo coś takiego, jak się po prostu zbrudzą podczas używania. No i po trzecie, takie buty, słuchajcie, nie chłoną tak wody. Także dobry impregnat, naprawdę warto to zrobić, bo ma to sens. Także ja teraz robię to. Buty zaimpregnowane, gotowe. Tu mi się trochę za dużo dało, muszę to jakoś tak delikatnie ściągnąć. O, ale spoko, myślę, że może być. Zatem myślę, że zrobimy sobie teraz wieczorny challenge, łapka w górę i zostawcie też łapkę w górę pod tym filmem, będzie nam bardzo miło. A my się z wami już będziemy żegnać, dziękujemy za oglądanie, dziękujemy za to, że byliście z nami przez cały ten dzień. Jutro dzień kolejny przed nami, jutro środek tygodnia, środa. Także do zobaczenia, do jutra, dobranoc, miłego dnia.